Dobra, pokażę wam, na jakim jesteśmy etapie. Na razie to wygląda w ten sposób. Już obracamy go może, no nie, no nie chcę go obracać, bo to wszystko jest zachwycone. Sorki, że wam ta kamerka części, ale nie mam stabilizacji. Z której strony wam to pokazać? O, na chwilę obecną sprzęcik wygląda w ten sposób. Będziecie pewnie źli, że przez 2 tygodnie praktycznie nic nie jest zrobione. Jest to na razie tylko wszystko tak poheftane, więc za bardzo nie mogę tym ruszać. Kierownica będzie do przerobienia. Jest tylko założona tak, żeby była jakakolwiek przymiarka, czy to w miarę prosto jest. Jest to w miarę prosto. Kierownica też jest trochę krzywa, bo wywaliłem się trochę parę razy. Powiem wam tak. Głównie z czym był problem? No problem był największy z tym, że no największy problem, z czym najwięcej mi zeszło, było mocowanie silnika. No nie mogłem się za bardzo zdecydować, jak to rozwiązać. Tutaj oczywiście będzie jeszcze wstawione coś, żeby to podspawać. Jak to rozwiązać, żeby było jak najprościej, jak najmniej przerabiania, jak najlżejsze. Dlatego padł pomysł na zrobienie tego tu. Niestety na chwilę obecną są tutaj gumowe tulejki, stąd te oryginalne. W przyszłości trzeba będzie to wymienić na 4 łożyska. Co więcej, będzie to bardzo mocne połączenie. No niestety tak samo jest to wszystko na... Będzie się wahać. Będzie się niestety to wszystko musiało wahać. Co do amortyzatorów, też za bardzo nie mam na chwilę obecną pomysłu, jak to rozwiązać, czy zostawię tak jak jest teraz, czy nie zrobię tak jak jest w tych małych speedbike'ach, czyli zrobię tutaj taką obejmę z rury i wstawię tutaj jednego amortyzatora tak, na poziomo. Jeszcze się muszę nad tym zastanowić, czy to tak zrobię, czy nie. No i czym jest teraz największy problem, o którym za bardzo nie pomyślałem? Jak myślicie, jaki problem będzie teraz największy? Największy problem będzie taki, że... Gdzie ja będę trzymał nogi? Bo nie ma za bardzo gdzie tutaj nogi wcisnąć. Nie mam jak za bardzo zbudować mocowania... mocowania. Jak za bardzo zbudować nóżek tutaj. Chociaż nie ukrywam, że przed chwileczką wpadłem na pomysł, jak wyszłem tutaj z kamerką, spróbuję to zrobić w ten sposób, że z tej ramy wykorzystam to takie powyginanie. Prawdopodobnie wykorzystam to i ten element będzie po skosie tu, przed, po skosie, będzie wywinięty tak jakby tak, pod ramę, pod motor. I tutaj wspawam poprzeczkę i nóżki takie chce się to składać, jak się wywali, żeby się składały te nóżki. Nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie, czy nie. Z tyłu ramy chciałbym zrobić taką zamkniętą, czyli takie zespawane na samym końcu ogonek. No zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak będą pasować do tego amortyzatory. Bo jak będą do tego amortyzatory pasować, to prawdopodobnie zostawimy je, nie? Bo damy je troszeczkę bardziej po skosie. Nie wiem, muszę się zastanowić, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ewentualnie może zostaną te amortyzatory do tego. Tyle. No tak to wygląda na chwilę obecną, no. Z boku to wygląda w ten sposób. Kurde. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy troszeczkę nie jest za mały kąt główki ramy. Tak wam szczerze powiem, że nie wiem, czy nie jest troszkę za mały ten kąt. No nie chcę też przesadzić, bo te amortyzatory, one praktycznie nie będą pracować, nie?
Jak dam trochę za duży kąt, to też tak samo, bo to będzie wyrywać na koło i to się może złamać dziadostwo wszystko. A przy takim kącie, no to amortyzatory będą dość, przy opadaniu koła będzie to lepiej amortyzować, tak można powiedzieć. No, ale znowu nie będzie taki strasznie stabilny. W teorii nie będzie taki stabilny. Będzie się łatwiej kierownicą kręcić. No. Dobra, założmy teraz bak i zobaczmy, jak to będzie z bakiem wyglądać. No tragicznie to nie wygląda, tak wam szczerze powiem. Z tyłu jeszcze, jak tam rama dojdzie, to nie powinno to tragicznie zbytnio wyglądać. Nie wiem, będę się musiał jeszcze zastanowić. Ewentualnie. No bak trzeba będzie mniejszy dać, na pewno. Jest trochę za duży. Dobra, kończmy to na dziś. Dobra, to zobaczymy się niebawem w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Hej!